bez ich udziału. I ja chciałam z wami się podzielić takim, w sumie moim sercem w kontekście dzieciaków. Jak wiecie, cały ten rok przedszkolny, byłam z dzieciakami. Podjęłam taką świadomą decyzję, że chcę być jako jeden główny wychowawca. No i do pomocy miałam Asię Holeksa. I chciałam w ogóle powiedzieć o tym, jak to się stało, że zaczęłam to robić i być z dzieciakami. I co też w ogóle to zmieniło w moim życiu. Zacznę może od tego, że jak przyjechałam do kościoła, to taka pierwsza myśl, która mi towarzyszyła, to było to, że ja w ogóle zajmę się edukacją. I wiecie, jakby przerażało mnie to trochę, nie? Bo dla mnie to taki mega szeroki temat. I później był taki moment, w którym w ogóle przyszłam do Artura, mówię: Artur, będę zakładała przedszkole. I on mi powiedział: no to zakładaj. Wiecie, trochę czekałam chyba na takie oklaski, nie? Że o super, w ogóle chcesz coś robić, w ogóle chrześcijańskie i tak dalej. Tylko że z czasem w ogóle mojego chodzenia z Bogiem, też rozpoznawania tego, co tak naprawdę chcę robić w życiu, ten pomysł gdzieś tam mocno odszedł jakby od mojego życia. Z wielu też powodów, aczkolwiek jakby nie porzucam go. I że tak powiem, chodziłam z taką właśnie myślą o tej edukacji i też nie do końca wiedziałam w ogóle, co tutaj robić. I też przychodziłam do Agaty i mówię: Agata, wiesz, tak nie wiem w sumie, czym mam się zająć, nie? I ona powiedziała mi taką rzecz, że po prostu zapytaj jakby, co jest potrzebne. I tak w sumie stanęłam w barku, więc nadal nie była to edukacja. Chociaż można się nauczyć komunikacji w tym miejscu. I ja tak w sumie byłam od 2019 roku, od września tutaj w kościele. I przez ten pierwszy rok tak naprawdę budowałam siebie. Wychodziłam też z różnych jakichś takich swoich, myślę, że w dużej mierze emocjonalnych rzeczy, które były w moim życiu. Doświadczyłam wielu uwolnień emocjonalnych zwłaszcza. I później po tym roku Artur powiedział mi, żebym zaczęła myśleć właśnie o koloniach i żebym od września, czyli 2020 roku, to musiało być jeszcze wcześniej, no nieważne, jakby nieważne są daty. I Artur mi się powiedział o tym, żebym pojechała na kolonie, no i też pomyślała o tym, żeby być jednym z wychowawców szkółki. I właśnie w tym 2019 roku było nas 6, dobrze liczę, albo 7. Tylko że ja przez kilka miesięcy po prostu stwierdziłam, że to trochę nie ma sensu, bo każdy z nas jakby inaczej na to patrzy. Jedni, nie wiem, robią to, bo to ich się podoba albo nie, albo chcą tego, albo nie, więc nie każdy wkładał w to serce. Jakby ja nie chcę oceniać tych osób, które tam były, jakby każdy, kto był, to wie, jakby jak do tego podchodził, ale ja po prostu nie widziałam sensu takiego lawirowania cotygodniowego, tak, że raz jest jeden wychowawca, raz jest drugi, jeden pozwolił na to, mimo że był kontrakt, ale jakby ten kontrakt, no to różnie, tak, dzieciaki też wiedziały, kogo mogą sobie na co pozwolić. I pamiętam, że tak chodziłam z tym rok i bardzo często byłam sfrustrowana. I któregoś razu mówię tak: kurczę, aż miałam taki w ogóle kryzys też w pracy, bo chciałam w ogóle ją zmienić. Wtedy pracowałam w przedszkolu. Teraz też pracuję w przedszkole, ale innym. I miałam taki moment, że mówię: dobra, to ja w ogóle kończę tą pracę i zacznę coś robić. Tylko nie do końca wiedziałam co. Zadzwoniłam do Artura, mówię: Artur, w ogóle ja siedzę w pracy z wypowiedzeniem, tylko nie umiem go złożyć w ogóle. Nie? No i on zapytał mnie o moje cele, a ja ich na tamten czas nie miałam. Wiecie, chciałam trochę tak się rzucić, no dobra, przecież wierzę, to tam zrobię coś, no tylko nie bardzo wiedziałam co. I to był taki czas, w którym ja po prostu zaczęłam pytać Boga, nie? Że co mam takiego w ogóle zrobić. No i oczywiście, wiecie, standardowe, tak, że czego ty chcesz. Więc jakby zaczęłam w ogóle zgadzać się z tym, co jest we mnie i jakby myślę, że też w dużej mierze właśnie z moim powołaniem, bo mocno też gdzieś to wypierałam, nie? Że nie, to takie małe, takie nieduchowe, to co chcę robić, tak, że jakby, wiecie, szukałam jakby takiej świętej służby, takiego czegoś, co jest, nie wiem, jakieś takie bardziej duchowe, bo to, co ja chcę robić, niekoniecznie takim mi się wydaje, że jest. I ja tak sobie z tym chodziłam, aż w końcu mówię: w ogóle chcę tą szkółkę, te dzieciaki, w ogóle tak jakby, wiecie, wziąć na siebie, czyli być z nimi tylko osobiście, każdego tygodnia, każdej niedzieli. I tak pochodziłam sobie jeszcze z tą myślą, w ogóle, wiecie, wszystkie puzzle zaczęły mi się układać, bo to, co we mnie było, i to, co jakby gdzieś tam się później zrodziło, jak chciałam w ogóle prowadzić dzieciaki, zaczęło mi się uzupełnić w taką jedną wielką całość. Owszem, miałam takie, jak już zaczęłam jakby od tego września, to przez pierwsze 3 miesiące jakby zmagałam się z czymś takim, że czułam taki ciężar, że ja mam te dzieci nauczać. Tylko że ja nie chciałam ich nauczać. Ja chciałam z nimi być. Ja chciałam być ich przyjaciółką, taką trochę mamą. I było mi z tym ciężko. Wiele razy przychodziłam do Agaty, do Artura, mówiłam, kurczę, jakoś tak mi jest w ogóle niewygodnie, nie? Czuję jakiś taki ciężar. I w momencie, kiedy już w ogóle chciałam się poddać i stwierdziłam, że chyba się pomyliłam, że chyba nie tak powinna wyglądać ta moja służba z dziećmi, zadzwoniłam do Norberta, bo mieliśmy jakieś spotkanie omawiać z rodzicami i wtedy pamiętam, że tak otworzyłam coś przed Norbertem. Otworzyłam się przed Norbertem i po prostu powiedziałam o wszystkich takich ciężarach, które czuję, o tym, że w ogóle zaczynam wątpić w to, czy to, czego chcę, to w ogóle jest takie, wiecie, Boże. W sumie podzieliłam w swojej głowie życie na sakrum i profanum. I pamiętam, że on bardzo mocno mnie wtedy podniósł po tej rozmowie. Mówi, słuchaj, w ogóle przyjdziesz na spotkanie liderów i opowiesz o tym, co w tobie jest. No super. Ale tak też zrobiłam. I to był właśnie moment, w którym no po prostu mi ulżyło, bo wiedziałam, że jakby ten ciężar takiej odpowiedzialności, że mam nauczać te dzieci, jakby ze mnie spadł. I też jakby pamiętam, że Michał Korbel powiedział taką rzecz, że Kościół jest jeden, że nie ma czegoś takiego jak Kościół dziecięcy, więc ja nie jestem pastorem Kościoła dziecięcego, tylko jestem w ogóle ich ciocią. Myślę, że na dzień dzisiejszy przyjaciółką również. Z wieloma mam taką relację, o jakiej marzyłam, jaką chciałam w ogóle dać tym dzieciakom. I właśnie z takich rzeczy, które wiecie, dla mnie są taką w ogóle odpowiedzią, że to jest właśnie to, jest między innymi na przykład taka sytuacja, że raz była jakoś, pamiętam, że chyba Stasiu do mnie powiedział, tak mnie przytuli i mówi przyjaciółko. Ja mówię, jest, w ogóle udało się, nie? Albo na przykład pamiętam też taką rzecz, że kiedyś tak robiliśmy naleśniki i on przychodzi i mówi, ciocia, wiesz co, kocham cię. Ale wiesz, tak po bratersku, że Stasiu, mówię, rozumiem, nie? I wiecie, i na przykład ja też miałam taką opinię w ogóle o Stasiu jakby wystawioną, że Staś jest niesfornym dzieckiem. Dla mnie nie ma takich dzieci. Jest tylko złe podejście. I dla mnie, jakby w moich oczach, on nigdy taki nie był. Ja nigdy nie miałam jakby jego, wiecie, znaczy owszem, jest ruchliwym dzieckiem, to jest moim zdaniem zasadnicza różnica, ale jest naprawdę często, właśnie on w ogóle, dla mnie to było takim fenomenem, bo ja w ogóle przy nich uczyłam się komunikować w ogóle też z ludźmi, bo na przykład pamiętam jakieś były trudne sytuacje na grupce i on do mnie przychodził na nocowanie i mówi, ciocia, w ogóle jest mi źle. Ja mówię, męczycie ten temat. Nie, bo mieliśmy jakąś tam taką trudną sytuację w ogóle na grupie, jakoś ją tam powiedzmy rozwiązaliśmy, ale jego nadal to nurtowało. Ja mówię, czyli nie czujesz się dalej zaspokojony jakby tym rozwiązaniem. On mówi nie. I Stasiu ma coś takiego też w sobie, że on bardzo często mówi, ciocia, to stwórzmy zasadę. Jeszcze jedną. Ja mówię, Stasiu, mówię, za chwilę będzie tak, że będziemy mieli same zasady. Jedyne, co będziemy mogli robić, to tylko oddychać. Ja mówię, to nie tak. Mówię, musimy w ogóle wypracować pewne, wiecie, takie formy też działania jakby z nimi. I właśnie taka rzecz, która też mi się udała, że oni nauczyli się też tego, że... Znaczy teraz już mam trochę inaczej sala wygląda, nie mamy ten stół tak po środku, ale zawsze było to, że siadaliśmy na dywanie. I często było tak, że ja nie prosiłam już o to, żeby oni siadali na dywanie. Tylko oni przychodzili i na przykład to był dla nich taki... można powiedzieć, element socjoterapii, że oni wszystkie swoje żale, jakieś takie niedopowiedzenia między nimi, oni po prostu je wywalali, nie? I wiecie, i często też jest tak, że oni mówią mi rzeczy, których nie mówią swoim rodzicom. Sorry. Dlatego ja też często trzymam po prostu to w tajemnicy, ponieważ uważam, że jestem po prostu wobec nich lojalna, nie? I przyznam szczerze, że się często też Stasiu mnie pytał, nie? Z uwagi też na to, że ja pracuję w domu dziecka, w przedszkolu, że... Mówi, ciocia, które dzieci wolisz bardziej, nie? Ja mówię, Stasiu, to trudne pytanie, bo to zależy, jaką mam przyjąć kryterium, tak? które są lepsze. Nie ma czegoś takiego, że są dzieci jakieś lepsze czy gorsze. Nie dla mnie. I powiem wam tak, że uważam, że jeśli robi się coś z pasją i że to jest jakby właśnie nasze, te nasze buty, to jakby to też nie męczy, bo często też od moich koleżanek w pracy słyszałam, że to jest jakaś nienormalna. Pracujesz 5 dni w tygodniu z dziećmi, i w niedzielę znowu jesteś z dziećmi. I ja mówię, no właśnie, wiecie co, nie męczy mnie to. Mam 3 tygodnie urlopu, z czego na tydzień jadę z dziećmi. I właśnie dlatego uważam, że jeśli robisz coś, co jest właśnie twoje, to są rzeczy, które cię po prostu nie męczą i nie obciążają. Owszem, jakby moje emocje były czasami różne. Na przykład nocowania były zawsze takim sprawdzianem tego, co udało mi się wypracować. Wielokrotnie też było tak, że pewne rzeczy nie działały. Na przykład, nie wiem, ja się frustrowałam, bo miałam jakąś taką swoją wizję na przykład tego, nie? Ale na przykład dla mnie, jakby zrobienie tego kroku, że jestem jakby z dziećmi sama, jest po prostu taką, wiecie, ogromną odpowiedzialnością też, bo jakby ja muszę tym wszystkim zarządzić, nie? Że jeśli mam ludzi, to nimi muszę zarządzić. Jeśli mam jakiś plan tego nucowania, no to też muszę jakby przekazać to dzieciom, na przykład jak to będzie wyglądało. No i uważam, że wiele rzeczy też udało się po prostu wypracować z nimi i ja na przykład cieszę się z tego, jak to dzisiaj wygląda. No i też oczywiście chcę więcej. I też z uwagi na to, że właśnie chcę więcej, bo miałam też taki moment, że stwierdziłam, że wiecie, tak jak szłam do was i powiedziałam, słuchajcie, mogę wam pomóc wychowawczo tam z dzieciakami i tak dalej, jak są jakieś tam kryzysy. Przyszła do mnie jedna osoba i wiecie, miałam takie lipa, nie? Bo mi się wydawało, że o, teraz się ustawi tutaj sznurek, ja tutaj rozpocznę jakieś wielkie terapie i tak dalej, w ogóle pomoc taką wychowawczą, to się nie wydarzyło. I właśnie ja tak chodziłam sobie z tym, mówię, kurczę, no to w ogóle może gdzieś jakiś błąd popełniłam, nie? Może faktycznie to nie moje. Okazało się, że to nie o to właśnie chodziło. Tylko zrozumiałam taką rzecz, że owszem, ja chcę jakby obdarować tym, co mam Kościół, ale też jest świat. Dlatego rozpoczęłam kanał, który nazywa się Ciecia Ania. Udostępniłam go niedawno, na razie jest tam pierwszy filmik taki jakby zapowiadający cały ten kanał, ale już mam następny, który za chwilę też będę wrzucała. I dla mnie jest to taki, wiecie, trochę rozruch, nie? Że jakby, no, muszę też upubliczniać to, co robię, co jakby we mnie jest, bo też właśnie kiedy podjęłam już decyzję o kanale, podjęłam w grudniu, jest dzisiaj lipiec, dopiero ją go udostępniłam, więc trochę mi to zajęło. Głównie z tego, że nie wierzyłam w swoje możliwości. I co ciekawe, że jak nagrałam pierwszy filmik, i przed tym, zanim go nagrałam, usiadłam, mówię, dobrze, skoro ty mieszkasz we mnie, i powiedziałeś, że jeśli otworzę swoje usta, będziesz przeze mnie mówił, to ja tak chcę. I wiecie, można nasłuchać się wielu jakby takich, nie wiem, filmików instruktażowych, jak dodawać filmy na YouTube'a. Wysłuchałam jednego. Później pogadałam trochę z Anią Szczepaniak, tam, przepraszam, Leczko. Powiedziała mi parę jakichś tam wskazówek, mówię, dobra, to już po prostu trzeba zacząć. I co było ciekawe, że od tego grudnia cały czas jakby słowa, które jakby były wypowiadane tutaj czy przez Agatę, czy przez Artura, czy przez Michała Korbela, to były takie rzeczy, żeby zrobić ruch. A ja tego ruchu nie robiłam, bo się bałam. Aż w końcu któregoś razu byłam tak sfrustrowana, że mówię po prostu, no nie. Jakby wiecie, jakby nic więcej już jakby nie przejdę tej granicy, bo wiem, co mam zrobić. Mam dodać po prostu ten kanał i zacząć dalej jakby go ogarniać, nie? A ja stałam w tym miejscu, że a to jeszcze tam miesiąc, jeszcze ten dzień. Aż w końcu właśnie w czwartek, to był 1 lipca, już rozmawiałam z Martą i już tak w ogóle nakręciłam się, mam pewnie też pomysł jakby dalej na swoje życie zawodowe. I Marta mówiła, już jesteś taka nakręcona, nie? I nie powiedziałam o tym, że dodaję ten kanał. I później go udostępniłam i komentarz w końcu. Więc właśnie chcę was zachęcić do tego, abyście w ogóle marzyli, abyście odnajdywali też swoją drogę, bo ja ją odnalazłam. I może na razie jestem gdzieś tam na jej początku i wiele rzeczy mnie przerasta, ale jakby nie skupiam się na tych dużych rzeczach, tylko na tych małych krokach, które jakby są przede mną i które chcę wykonać, bo wiem, że to jest po prostu moje buty i jakby wychodzę też z takiego myślenia, że to, że chcę mówić o wychowaniu w ogóle dzieci, w moim jakby rozumieniu tego i w moim postrzeganiu w ogóle wychowania, to nie jest coś mniejszego. I ja na przykład rozmawiałam też właśnie z Tomkiem Drożałą, bo też właśnie po tych konferencjach przebudzeniowych jakoś mnie też mocno zainspirowało do tego, aby właśnie, wiecie, jakiś taki zespół założyć i tak dalej. Ja w ogóle dzwoniłam, mówię, Tomek, stwórzmy ten zespół, nie? No tak mnie posłuchał, nie? Mówi, no to wiesz, na razie to mówi, musisz tak jakby sama ze sobą to, nie? Że jakby to ty musisz jakby odpalać te rzeczy, nie? Że nie jakieś teraz, nie wiadomo, jakie konstruowanie grup i tak dalej, tylko po prostu ja muszę jakby stać się też taką, jakby tą odpowiedzią, tak? A ludzie będą się dołączać. Więc to też było dla mnie trudne, mówię, okej, właśnie on też mi powiedział taką rzecz, mówi, to co chcesz robić nie jest mniejsze niż to, co chcę robić ja, bo ja cały czas na to tak patrzyłam, że to moje jest takie małe, albo na przykład myślałam, że jak przyjdę do Artura i Agaty i powiem im, że co chcę robić w ogóle, że chcę kanał Ciocia Ania, to będzie takie, nie, ja wiesz, to nie możesz mieć takiego kanału, naprawdę tak myślałam, a się okazało, że dostałam od nich naprawdę ogromne wsparcie, nie, w tym temacie, z czego też bardzo się cieszę i tak już na koniec chciałabym podziękować wszystkim osobom, które przez ten rok pomogły mi w ogóle z dzieciakami. Piotrek i Sylwia, bo oni też właśnie w ostatnim czasie dołączyli trochę do takiej mojej ekipy. Asiu, dziękuję tobie za wsparcie, wszystkie gry i rzeczy, które wymyślałam z dzieciakami. I dziękuję moim dzieciom za to, że ze mną wytrwały, a ja z nimi. W ogóle to jest dla mnie ogromna przyjemność. W ogóle kocham te dzieci jak swoje. Dziękuję mojemu mężowi za wsparcie techniczne. no i też wychowawcze. Dzięki bardzo.